No dobra. Ja cię chyba włączyłam. To zobaczę. Mamy 12, więc jest. Dobra. To dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie na pierwszym live Szkoły Spokoju. Dzisiaj jest wyjątkowy live. I tak już będzie co tydzień, ponieważ o godzinie 12 każdy poniedziałek będę prowadziła lekcję spokoju z gościem specjalnym, ze specjalistą w swojej dziedzinie. Dzisiaj zaprosiłam takiego specjalistę, a właściwie specjalistkę, czyli panią Agatę Dąbek. Agatę Dąbek, czyli Marka Bliżej Siebie. Pod taką nazwą możecie znaleźć Agatę w sieci, na jej stronie internetowej, na Facebooku i na Instagramie. A dzisiaj naszym tematem jest metoda self-rec. Nie wiem, czy znacie temat, czy nie, natomiast dzisiaj spróbujemy przybliżyć go, rozmawiając na ten temat. Self-rec często jest kojarzony z tą książką. Tak. I tak sobie rozmawiałyśmy z Agatą, przygotowując się do tego spotkania, że książka jest bardzo ciekawa i właściwie można faktycznie się zainspirować, ale tak naprawdę ciężko jest wyłuskać taką esencję, o co tu chodzi. I taki jest nasz cel na dzisiaj, czyli będziemy mówić o tej metodzie, o pięciu głównych punktach, które się wokół tej metody, na której się opiera ta metoda. I co? I to będzie głównie pod kątem spokoju, bo taki jest nasz cel. Agata sama się przedstawi, także ja nie będę długo mówiła. Tak jest najlepiej, ponieważ człowiek najlepiej wie, co robi i najlepiej o tym opowie. Także przyłączam Agatę i już ją poznacie. No i mamy. Cześć, Cześć. witajcie. Nazywam się Agata Dąbek. Jestem edukatorką self-rec od roku, zaraz minie. Zrobiłam kurs self-rec taki półroczny online właśnie w centrum Merit, które jest kolebką self-rec, to tam właśnie pracuje Stuart Schenker, twórca tej metody. Ale no, self-rec jest mi bliski już od 3 lat bodajże. Wtedy poznałam, wtedy jakoś książka mniej więcej wyszła, tak jak na początku ona wyszła, to od razu interesowałam się tą metodą i tak ją poznałam i tak jest do dzisiaj. Jestem też doradcą noszenia dzieci w chuście, także pracuję głównie z młodymi mamami, z mamami niemowląt, często z dziewczynami, które mają dzieci po prostu w takiej małej różnicy wieku. Wtedy chusta się też super przydaje. No i oprócz tego pracuję też indywidualnie jako coach w takim nurcie bardzo bliskim porozumieniu bez przemocy, takim coachingu opartym na potrzebach. Okej, czyli będziemy mieli wiedzę u samego źródła. No i tak chciałam cię zapytać o to, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś się interesować tą metodą, jak trafiłaś na Stuarta Schenkera i. Tak, ja pamiętam, że książka została mi polecona, kiedy byłam sama uczestniczką warsztatu. Warsztat był akurat z tematyki NBC, czyli porozumienia bez przemocy, i warsztat był typowo na temat złości. I też padały pytania o złość u dzieci, chociaż tu był temat złości wśród dorosłych, głównie wśród rodziców. I tam wtedy prowadząca Monika Szczepaniak poleciła właśnie tą książkę. To była właśnie taka nowość, na świeżo, ale właśnie ta koncepcja mózgu, o której dzisiaj też chwilę będziemy mówić, bardzo mi tak zobrazowała, czym jest złość, czy czym są takie niewygodne różne nasze emocje. I to było rzeczywiście coś takiego, co mnie na tyle zainteresowało i tak na tyle mi przełączyło jakiś taki klik. Zrobiło, że aha, okej, więc to tak działa i stąd się pojawia złość. No, że ja się właśnie zainteresowałam, kupiłam książkę, przeczytałam i dużo później też udzielałam się na grupie, która do tej pory też jest self-rec dla rodziców. Ona wtedy się mocno rozwijała, rosła i rzeczywiście tam było dużo dyskusji, dużo można było się stamtąd dowiedzieć. No i później już właściwie no tak wsiąkłam, że zdecydowałam się rzeczywiście na ten półroczny kurs już u źródła w centrum. Okej, to tak jak sobie myślę, że ktoś słyszy self-rec albo czyta tytuł tego naszego spotkania, to może nie mieć w ogóle pojęcia, o co chodzi. Czyli co to w ogóle znaczy to self-rec i jaka jest ogólna koncepcja?
Tak, bo to jest taka, można powiedzieć, nazwa własna, skrót od słowa samoregulacja. I Stuart Schenker też zwraca uwagę na to, że samoregulacja to jest takie pojęcie, które każdy może trochę inaczej rozumieć, więc ta metoda self-rec jest metodą samoregulacji według Stuarta Schenkera, tak jak on ten termin i temat rozumie. I tu już właściwie możemy sobie zacząć od tego, w ogóle właśnie trochę od historii. To znaczy, my żyjemy teraz obecnie w takich czasach i żyliśmy od starożytności, gdzie jest bardziej kult takiej samodyscypliny, silnej woli, czyli takiego staraj się bardziej. Tak? Jak coś ci nie wychodzi, jak jest ci źle, no to się bardziej postaraj. I to wyszło już ze starożytności, gdzie były dwie koncepcje właśnie tej silnej woli i samoregulacji. I samoregulacja to ją reprezentował Hipokrates, tak? Czyli ten, który mówił o tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Czyli żeby zadbać o siebie, zadbać o swoje ciało, o swoje potrzeby i wtedy jakby automatycznie nasz duch też będzie zdrowy, czy nasze takie, będziemy dobrze się czuli, będziemy mieli dobre samopoczucie. Mhm. A druga koncepcja to była Platona, gdzie on zwraca uwagę na to, że my jako ludzie mamy mieć jednak silną wolę, mamy przezwyciężać swoje takie pierwotne instynkty. Trochę to też jest związane z koncepcją takiego, takiej walki z grzechem, tak? Czyli takiego no, walczenia ze swoją jakąś taką pierwotną naturą i wiecie, takiego pokonywania słabości. Tak, tak, ale to jest taka koncepcja walki, jakby takiej wiecznej walki, takiego wiecznego rozdarcia, nie? Natomiast Hipokrates mówił bardziej, to była koncepcja bardziej łagodna i self-rec też taki jest właśnie, takie łagodne podejście do siebie, że jeżeli my się wyregulujemy, jeżeli o te swoje emocje, o swoje potrzeby zadbamy, to automatycznie nasze zachowanie też będzie dobre, będzie moralne, tak? Tak samo u dzieci też. Jeżeli dziecko się źle zachowuje, to po prostu źle się czuje i to z tego wynika, tak? Czyli self-rec zakłada, że my jednak jesteśmy stworzeni do zachowywania się dobrze, do moralności, tak? Do empatii, do współpracy z innymi ludźmi. To jest też bardzo ważne, że my jesteśmy społecznymi istotami. Też self-rec się opiera na najnowszych takich odkryciach i teoriach neurobiologicznych, na przykład na teorii poliwagalnej Porcza i to jest taki już grubszy trochę temat, ale właśnie chodzi o to, że my jako ludzie potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy dbać o siebie, może tak, tak? I nie walczyć sami ze sobą, nie walczyć z innymi. Czyli w jakimś sensie głównym założeniem jest patrzenie na człowieka, na jego, w cudzysłowie, złe zachowanie jako reakcję stresową, tak? A nie przejaw tego, że chce coś zrobić nie tak, albo że no, po prostu, że źle się zachowuje, tak? Tak, dokładnie tak. To jest dokładnie jakby ten taki klucz i to jest również pierwszy z kroków self-rec. Takie przeramowanie, przeformułowanie sobie czyjegoś zachowania, tak? Bo my patrzymy na czyjeś zachowanie i możemy je różnie ocenić. I to jakby pierwszy z kroków self-rec to jest zaczęcie, takie nałożenie innych okularów i zobaczenie tego w innym świetle, tak? Że to nie jest coś tam, bo ktoś się za mało stara na przykład, tylko po prostu to jest objaw stresu tej osoby. No tak, bo self-rec jest w Polsce znane głównie jako metoda wychowawcza, czy nie wiem, jakiś system taki bardziej może filozoficzny, jak to powiedzieć? Tak, sam Schenker mówi, no, nawet nazwa jest Schenker Method, czyli metoda Schenkera, ale on sam zawsze zaznacza, że to nie jest metoda jako taka, gdzie zrobimy od A do Z i będzie jakiś efekt, tylko to jest bardziej taka filozofia, bardziej to jest taki system. On się opiera też mocno na tym, że my jako ludzie mamy środowisko, które na nas też wpływa, mamy różne rodziny, po prostu jesteśmy jakimś systemem i jedna zmiana w systemie pociąga za sobą drugą, więc nie da się, wiecie, tak wyizolować czegoś, że jak ja zrobię tak, tak, tak i tak, to będę mieć taki efekt, bo za dużo czynników na to wpływa. I po prostu zmiana jednego czynnika pociąga za sobą następne zmiany. I to jest i na plus, i na minus. Potem sobie powiemy, kiedy to jest na plus, kiedy to jest na minus. Okej, ale jednocześnie, bo wcześniej wspomniałaś o tym, że patrzenie na zachowania innych, tak, jako nie te złe, tylko jako reakcje stresowe, a
jednocześnie można to odwrócić i spojrzeć na siebie, tak? Tak. Że to, że nie wiem, nie udało mi się dzisiaj znowu nie jeść słodyczy, tak? Albo znowu wybuchłam na dzieci, albo nie wiem, nie poszłam ćwiczyć, tak? To, albo jeszcze cała masa innych zachowań, które mogą być postrzegane jako te, kurczę, zawaliłam, jestem beznadziejna, albo robię to źle, tak? Jako, czyli jakby zwrócić swoje oczy na siebie samego i zobaczyć, że to ja mogę przeżywać jakiś stres, tak? Czy napięcie, tak. I dlatego mi to nie wychodzi. Dobrze myślę? Dokładnie tak, dokładnie tak jest. To jest metoda, która jest stworzona jakby dla dzieci, ale tam jest bardzo silne to, że my sami musimy jednak dawać przykład. Nie nauczymy dziecka samoregulacji, jeżeli sami jej nie doświadczamy, czy sami nie pokazujemy, jak to się robi. I to dla mnie było właśnie bardzo, ja się głównie tą metodą zainteresowałam właśnie sama dla siebie, nie tyle, żeby jakoś wpłynąć na moje dzieci, ale dużo też Selfrek o tym mówi, że to, jakim stanie my jesteśmy, czy jesteśmy zestresowane, napięte i tak dalej, ma również wpływ na dziecko, bo też mamy coś takiego, Selfrek na to mówi, tak obrazowo mózgowe Wi-Fi, czyli zarażamy się od siebie wzajemnie napięciem, zarażamy się od siebie stresem, emocjami. Zarażamy się od siebie spokojem. Tak, i zarażamy się od siebie spokojem, dokładnie tak, więc to jest ważne, że ten spokój rodzi spokój, tak. Czasami jest nam rzeczywiście też trudniej go zachować, bo nasze dzieci raczej są bardziej gdzieś tam pobudzone i to też czasami jest naprawdę trudne, żeby się od dziecka nie zarazić, nie? Bo to się potem takie koło wzajemne nakręca. Dziecko nam tego koła nie przerwie, bo ono nie jest dorosłym, nie ma takiej samoświadomości, że ono, my do tego dążymy, żeby ono kiedyś miało taką świadomość, żeby, wiecie, zrobiło takie stop, o, to jest coś, co się ze mną dzieje, ja muszę o siebie zadbać, ale to nie jest wina innych dookoła, jakby trzeba przerwać na przykład jakąś kłótnię. My do tego dążymy właśnie, żeby dzieci też nauczyć tej umiejętności, żeby one umiały wyłapać to, o, coś się u mnie dzieje, coś źle, z czymś jest mi źle, nie? Ale najpierw musimy sami jako rodzice to zrobić, żeby też między innymi przerwać takie koło, jak wpadliśmy w takie koło takiego, wiesz, że rano wstaję, dzisiaj będę dobrym rodzicem, będę się bardziej starać, a potem się dzieje, jak się dzieje, wieczorem wpadamy w jeszcze większe poczucie winy, I tak się robi w kółko, nie? Okej, okay, czyli jakby rozumiem, że ten pierwszy punkt to jest to przeramowanie, bo tych punktów jest pięć, tak? Pięć. To jest pięć kroków Selfrek, aczkolwiek no, to, co powiedziałam wcześniej, trochę się z tym jakby kłóci, bo to jest nazwane krokami, ale tak naprawdę to można je w różnej kolejności stosować. Chodzi o to, ja bym to nazwała bardziej takimi pięcioma filarami Selfrek. Praca w jednym obszarze, w jednym filarze wpływa również na te pozostałe, tak? Więc jeżeli któryś dla nas jest jakiś trudniejszy albo mniej zrozumiały, to można pracować w tych, które są po prostu na ten moment dla nas jakieś takie najbardziej nas wołają, czy najbardziej są zrozumiałe, nie? Okej. To co, dalej są stresory. Tak. Nie wiedzą w ogóle, czym jest stresor, o co tu chodzi, tak? Tak, stresor, najprościej można powiedzieć, że to są bodźce, które do nas docierają z zewnątrz i wewnątrz naszego ciała, bo my odbieramy świat zewnętrzny, ale też właśnie jakiś nasz wewnętrzny świat, różne nasze emocje, nasze myśli, przekonania, no różne rzeczy. Ale to, co jest ważne w stresorach, to jest to, to tutaj na chwilkę sobie przejdziemy do krótkiej budowy mózgu. I to jest taka koncepcja mózgu trójjednego z lat 50. Selfrek na niej bazuje. Ona jest bardzo taka uproszczona, więc to nie jest taka budowa mózgu rzeczywiście. Mózg jest bardzo trudno tam rzeczywiście wyselekcjonować jakieś elementy, bo te elementy mózgu ze sobą po prostu współpracują bardzo często. Więc to wiecie, nie da się tak tego zrobić bardzo prosto, więc ja to tylko zaznaczam, żeby ktoś nie powiedział, że to, a bo to mózg to taka prosta budowa. To jest taka metafora trochę. Więc wyłączę, żebyś miała duży ekran. Tak. O, okej. Okay. Słychać mnie? Chyba słychać. I tutaj mamy mózg i nas interesują tak naprawdę te trzy obszary kolorowe, czyli zielony, potem czerwony
i te najniższe piętro mózgu brązowe. I tak naprawdę najwięcej się w self-rec nam chodzi o ten obszar czerwony, czyli takie środkowe piętro mózgu, które potocznie nazywamy mózgiem ssaczym. Czyli tu mamy na samym dole mózg gadzi, takiego naszego gada, później mózg ssaczy i tą całą zieloną część, która się nazywa kora nowa i tutaj szczególnie część, która się nazywa kora przedczołowa. I to jest ten nasz taki bardzo świadomy mózg, taki mózg, można powiedzieć, człowieka, już nie pierwotnego, nie zwierzęcia, tylko takiego człowieka myślącego, gdzie jest cała empatia, planowanie, właśnie samokontrola nasza. Natomiast to są te niższe piętra mózgu i tak naprawdę self-rec się skupia na tych niższych piętrach mózgu, na tym, że one są równie ważne i że one potrzebują takiego zatroszczenia się o nie. I teraz każdy stresor to jest coś takiego, co nam pobudza tą środkową część, a konkretnie taki mały element, który się nazywa amigdala, ciało migdałowate. I amigdala jest takim naszym alarmem wewnętrznym. I jeżeli jakieś bodźce, właśnie jakieś stresory nas stresują, można powiedzieć, to właśnie amigdala je odbiera, to ona filtruje, czy coś jest stresorem, czy nie jest. Tak, dla jednej osoby coś będzie, dla innej nie. Na przykład niektóre osoby są bardziej podatne na hałasy jakieś i bardziej zwracają na to uwagę, a inne są zupełnie na to niewrażliwe. I to zależy właśnie od naszej amigdali, to ona filtruje nasze otoczenie i to, co się dzieje w środku naszego organizmu i albo włącza taki alarm, albo go nie włącza. To jest tak jakby, wiecie, wóz albo przewóz. Jeżeli ona włączy ten alarm, stwierdzi, że po prostu wszystkiego jest za dużo, że już sobie nie radzimy, że już po prostu jest jakaś sytuacja takiego właśnie zagrożenia, takiego kryzysu, to ona w tym momencie troszkę nam, no trochę lub nawet bardzo upośledza dostęp do tych górnych pięter mózgu, bo tu jest, wiecie, tu jest planowanie, myślenie, na przykład marzenia, empatia, to nie są rzeczy niezbędne nam do przeżycia. Jeżeli staniemy przed jakimś tam zagrożeniem typu rzeczywiście ktoś zagraża naszemu życiu, na przykład jakiś wilk czy inne dzikie zwierzę, to są takie pierwotne mechanizmy. No to jeżeli zagrażało nam naszemu życiu jakieś inne zwierzę, to my musieliśmy przede wszystkim uciekać, albo walczyć, albo udawać martwych. I to są te trzy mechanizmy, te trzy stany, które się włączają, jeżeli nasza amigdala stwierdza, że już jest zagrożenie życia, że już jest za duży stres, ona odcina te wszystkie takie rzeczy, wiecie, właśnie typu planowanie, myślenie, snucie marzeń, empatia, bo to jest nam niepotrzebne i włącza alarm i tą całą ucieczkę, walkę, czekajcie, walkę, ucieczkę lub zamrożenie nas. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ ta metoda taki duży nacisk na to kładzie, żeby o tym mówić, prawda, o tych piętrach mózgu, ale to można jeszcze krócej powiedzieć, że my po prostu działamy jak zwierzęta w takich emocjonalnych sytuacjach, tak? Tak. I mimo, że, nie wiem, naczytamy się książek, nasłuchamy się mądrych ludzi, nauczymy się różnych rzeczy, to w momencie, kiedy dzieją się emocje, dzieje się stres, nie wiem, coś trudnego w życiu, to nie ma wtedy tego, jesteśmy odcięci, tak? Od tej wiedzy i zasobów i działamy na zasadzie emocji. I faktycznie jedni walczą, czyli kłócą się, czasem się biją, tak? Nie wiem, bezpośredni atak jest z ich strony. Inni uciekają, czyli nie chcą się konfrontować, zamykają się w domu, zamykają się w toaletach w pracy i płaczą, tak? A jeszcze inni się zamrażają. I dla mnie ten temat trzeci jest bardzo ciekawy, bo najczęściej mówi się o walce i ucieczce. A na przykład jak moja córka teraz zaczęła przedszkolę i na takim wstępie, na takim przygotowaniu do adaptacji przedszkolnej. Byłam w klasie i te dzieci, no wszystkie właściwie płakały, ale zauważyłam jedną dziewczynkę, która siedziała przy stole i ona płakała bez głosu właściwie, tylko otwierała usta, tak? To było po prostu straszne. Ona siedziała drętwa, sztywna, czyli ani nie płakała, ani nie chowała się pod stołem, tylko siedziała i była nieruchoma.
I powiem szczerze, nie byłam w stanie się skupić na niczym innym, bo byłam przerażona tym, co się w niej dzieje. Tak? I myślę sobie, że cała masa ludzi tak właśnie reaguje. Tak, tak. Tak. Przejdziemy do tego, co później z tym robić. Tak, tak, to ta, dla mnie też ta trzecia reakcja jest taka najbardziej trudna, bo ona jest też taka nieoczywista. Czasami często, szczególnie przy dzieciach, wydaje nam się, że dziecko jest po prostu spokojne. Tak, że ono jest po prostu, o, że takie dziecko to na przykład skacze. Tak, szczególnie dla nauczycieli. Ja kiedyś w podstawówce na historii bardzo się pana od historii bałam, a jak moja mama szła do niego na wywiadówkę, to on mówił, o, Agata, taka spokojna dziewczyna, jakby wszyscy tacy byli jak ona, to by było cudownie. Bo ja się tak bałam, że po prostu byłam właśnie taka, wiecie, cicha, zastygnięta i tak dalej. I to jest ten stan, który jest najtrudniejszy, bo to jest rzeczywiście taki stan, kiedy my już nie walczymy, nie uciekamy, bo to jest taki stan, kiedy my już straciliśmy tak naprawdę nadzieję, że jeżeli jest jakieś zagrożenie życia, na przykład właśnie ten taki metaforyczny zwierz, który na nas czyha, to jest ten stan, kiedy my właśnie już jakby zamieramy tylko w nadziei, że no może nas nie zje, ale odbieramy sobie sprawczość, tak? Odbieramy sobie możliwość działania, tak? Tylko po prostu już zdajemy się na tak zwany los. Niech się dzieje. Tak, tak. I to jest coś, na przykład, co ja u mojego syna też obserwuję. I to jest coś, czemu warto się właśnie przyjrzeć, czy czasami to nie jest po prostu takie wzięcie na przeczekanie i takie oddanie sterów losowi. No tak. No i to jest takie też bardzo trudne na poziomie fizjologicznym, tak? I to jakby ma przełożenie też na psychikę później, bo faktycznie ta energia życiowa przestaje krążyć w nas, tak? Bo nawet tak. Jak uciekamy, to coś robimy, tak? Jak walczymy, to też się konfrontujemy i no, żyjemy, a jak zastygamy, to no, dochodzi do takiego uśpienia, tak? Czyli takie poczucie, że ja już nic nie mogę. I to jest taki temat, który pewnie wkracza gdzieś tam takie stany depresyjne i tak dalej. Ale to bardziej nam chodzi o to, żeby pokazać, że każdy z nas, jak rozmawiamy, to każdy, kto ogląda czy słucha, to gdzieś się znajdzie, tak? W tym opisie. No ale okej, okay. I co dalej? Te stresory nas tak czy siak dotykają w życiu każdego, tak? Tak, i ze stresorami jest tak. Ja przygotowałam też taką listę akurat stresorów takich świątecznych, ponieważ święta już za pasem i ja wiem, że my nie lubimy, jak w listopadzie nam już mówią o świętach, ale pomyślałam sobie, że to jest teraz jeszcze dobry moment, żeby właśnie taką refleksję w sobie wzbudzić, tak? Zobaczyć, co mnie stresowało w poprzednich latach i być może teraz już się przygotować inaczej. Bo ze stresorami jest tak, że Senfrek jako trzeci krok mówi o redukcji stresu, czyli te stresory, które możemy, to je redukujemy. Przerwę ci na chwilę, wkleiłam tak. Link, znaczy adres właściwie. Jeszcze na koniec naszego wystąpienia, naszej transmisji wrzucimy pod postem, tak? No. Adres, gdzie można pobrać tą listę i przyjrzeć się temu, bo temat zaczyna się gorący w naszym życiu. Tak, i ze stresorami jest tak, Senfrek często jest kojarzony z tymi stresorami i z unikaniem stresu, czyli z jaką redukcją stresu. Więc ja na ten temat właśnie specjalnie jak zrobiłam te listy i też później jak się pobierze tą listę, to jest kilka maili, które przybliżają trochę ten temat, żeby to dobrze zrozumieć, bo to rzeczywiście tam, gdzie możemy pewne rzeczy zredukować, to staramy się je redukować. Czasami no, proste rzeczy, na przykład naszym stresorem jest głód. Nie bierzemy tego pod uwagę, czy ja się rzeczywiście dobrze odżywiam, tak? Czy zjadłam to śniadanie, nie? Czasami nam się nie chce, nie mam czasu, coś tam, ale to bardzo rzutuje, tak? Czy czasami kofeina, czy ona nas rzeczywiście dodaje nam energii, czy nas po prostu pobudza? Różne takie rzeczy. I teraz tu jest na przykład łatwo coś zredukować. Zdarza się, że są takie rzeczy, których nie możemy zredukować, no na przykład hałas, który dzieci wywołują, to jest bardzo silny stresor u wielu mam, a jakby o tym się nie mówi, a najczęściej to jest jeden z najbardziej kłopotliwych stresorów. Jak mamy zaczynają zdawać sobie z tego sprawę, o kurczę, że to jest stresor i że ja nie jestem jakaś dziwna i to ma rzeczywiście wpływ na moje emocje,
No to jest trudne. Można używać właśnie różnych wtyczek do uszu i to wiem, że też się sprawdza i uważam, że to no nie jest żaden wstyd, że się po prostu tego używa. Takie słuchawki w domu. No tak, na przykład mój mąż jest bardzo, bardzo wrażliwy i on używa po prostu specjalnych, takie ma specjalne słuchawki do wygłuszania. Ja się nawet zastanawiam, czy dla syna mojego 4-letniego, czy nie zacząć mu puszczać muzyki właśnie w słuchawkach, bo on ma dużą taką wrażliwość i widzę, że ona zaczyna nawet rosnąć, więc żeby właśnie znalazł sobie taką strategię, żeby on się mógł odciąć, nie? Od tego, kiedy potrzebuje. Bo czasami jest tak, że my chwilowo potrzebujemy się odciąć, żeby tak trochę się pozbierać, uspokoić, zredukować napięcie i potem już te same hałasy nam nie przeszkadzają. Ale ze stresorami jest tak, że one się lubią kumulować, tak? Że im więcej mamy stresu, tym bardziej jesteśmy podatni na inne stresory. Tak? Czyli w takim momencie, kiedy ja jestem wypoczęta, jakoś tak naładowana, to mnie za wiele rzeczy nie rusza, ale w momencie, kiedy już mam dużo rzeczy, dużo stresów, jakichś stresorów, to te rzeczy, które mnie wcześniej nie ruszały, nagle mnie ruszają. To trochę tak jak boli nas ząb na przykład, albo w momencie, tak jak boli nas ząb, inne rzeczy zaczynają nas bardziej drażnić, tak? Albo kiedy mamy migrenę, albo kiedy mamy menstruację na przykład, tak? No to nie śpimy. Tak, różne takie, szczególnie ten obszar biologiczny jest taki najmocniej wpływający, no i tu Hipokrates się kłania, że w zdrowym ciele zdrowy duch. I one też są często najłatwiejsze do wyeliminowania, bo tam się nie musimy bardzo jakoś tak zastanawiać, nie wiem, zaglądać w swoje emocje, jak ktoś nie ma ochoty, ale po prostu zadbać o siebie tak zwyczajnie fizjologicznie, nie? I biologicznie. Myślę, że problemem jest często w ogóle zauważyć stresor, bo jak to się dzieje, to płyniemy, tak, na fali tego wszystkiego i jedno przyciąga drugie. Tak jak mówisz, ja nie wyspałam się, nie zjadłam śniadania, moje dzieci się kłócą, tak? I jeszcze dwa telefony po drodze odebrałam, więc co wtedy, tak? No bo okej, wiemy, że są stresory, ja ich mogę nie zauważać, ale jak już je zauważę, to co mogę zrobić? Tak, bo właśnie czwarty krok jest o tym w ogóle właśnie jak zauważyć. I tutaj są, to jest taka właśnie refleksja, każdy z tych kroków ma tam nazwę na R, żeby było łatwo zapamiętać, ale właśnie tam jest taka refleksja nad tym, kiedy ja jestem spokojna, a kiedy nie jestem, to też jest ważne, czy ja w ogóle znam ten stan rozluźnienia, bo często my nie znamy tego stanu. Ja jestem nauczycielem gitary i ja na przykład wiem, tam jest bardzo ważne, żeby mieć rozluźnioną rękę. Ja dzieciom mówiłam, rozluźnij rękę, one jej nie rozluźniały, nie dlatego, że im, nie wiem, że nie chciało im się, albo one po prostu nie rozumiały polecenia, bo one nie wiedziały, co to znaczy rozluźniona ręka. Tak? I najpierw trzeba było tą rękę tam faktycznie rozluźnić, pobawić się w jakieś ośmiornice, coś tam, żeby one poczuły, żeby to ciało zapamiętało, jaki to jest stan i dopiero mogło do niego wrócić. No i teraz czy my w ogóle właśnie zdajemy sobie sprawę, czy my tak, wiecie, zrobimy taki skan, tak? Taką checklistę, okej, teraz nie wiem, w jakim ja teraz jestem stanie, tak? O, dobra, jak się skupię na tym, to czuję, tu mnie gdzieś boli jednak coś, tu coś i dopiero jak wiesz, tak trochę osiądę, to dopiero, o, teraz czuję, że mi coś tam bardziej puściło, nie? Bardzo trudne to jest, bo to oznacza, że ktoś się musi albo zatrzymać i jakby zajrzeć do środka, no i tam słychać to, czego się nie chce usłyszeć zazwyczaj, tak? Ale ja na przykład obserwuję to na zajęciach relaksacyjnych. Ludzie przychodzą, myślą, że będzie luz i w ogóle super. No i okej, jest ten luz, kładą się, mają ten czas dla siebie i nagle, wiesz, tu ich boli, tak? Tu jest napięte, tu głowa po prostu buzuje i zanim dojdzie się do tego etapu, kiedy faktycznie puszcza ten człowiek, to dopiero wtedy zauważa, co się w nim działo, tak? Bo tak to jedziemy na tym autopilocie i nie ma tej świadomości zupełnie. Boli normalne, tak? Nie wiem, jestem zmęczona, ciągle normalne. Tak, i ten nasz autopilot to też jest często właśnie ta reakcja ucieczki, że my trochę uciekamy sami przed sobą, nie? Że co z tego, że ktoś nam powie tam, o, musisz odpoczywać, tam wypoczywać, czy tam medytuj, czy chodź na jogę, tak? Jak my no, jakby uciekamy też od tego, bo to znowu nas z czymś tam skonfrontuje. Więc tak naprawdę nigdy nie da nam się uniknąć tego stresu. Tylko pytanie, czy my się chcemy konfrontować ciągle z tymi stresorami nawarstwiającymi się,
czy może lepiej się skonfrontować tam raz a dobrze, albo kilka razy a dobrze z samym sobą, poświęcić tą energię na to i wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu, żeby te małe rzeczy już nas tam nie wybijały, nie? I coś tam rzeczywiście odpuścić, zredukować. Chodzi też o to, żeby w ogóle dać sobie takie przyzwolenie, bo to jest, dzisiaj mi się przypomniała reklama, nie wiem czy ona w tym sezonie jesienno-zimowym leci, ale była taka reklama Wix i tam było, mamy nie biorą zwolnienia. Że mama była chora, no to brała Wix, no bo mama nie bierze zwolnienia, no bo jak przy dziecku, jak od dziecka nie weźmiesz zwolnienia, tak? No to bierzesz Wix, no i jest wszystko okej, nie? A tutaj jednak trzeba sobie dać takie przyzwolenie na to zwolnienie, to raz. A dwa, bardzo często to się wiąże z konfrontacją z innymi ludźmi, że innych ludzi też trzeba przekonać, tak? Że mama też może wziąć zwolnienie, znaczy zwolnienie w ogóle. Że to jest w ogóle mówić o tym, że to nas denerwuje na przykład, tak? W tym momencie. Że tak. Jestem rozdrażniona, bo nie lubię tego i tego. Tak, tak. I że w związku z tym na przykład wychodzę, idę na spacer czy coś tam, nie? A ktoś powie, no ale jak to, zostawiasz dziecko, kto się zajmie dzieckiem? No ty na przykład, albo trzeba to zorganizować jakoś wcześniej, tak? Bo czasami naprawdę no, mąż wraca, ja znam to z autopsji, tak? Ja wiem, ja nie mam jakiegoś super zielankowego życia, że mieszkam też za granicą, nie mam tutaj rodziny i ja wiem, że czasami naprawdę zorganizować jakąś pomoc to jest wyczyn i trzeba sobie przeliczyć po prostu jakby koszty energetyczne właśnie, stresowe, co jest dla mnie większym wysiłkiem, czy trwać tak jak jest i zaciskać zęby, czy włożyć jakąś energię w to, żeby po prostu coś zmienić, nie? Tak. I mieć ten czas na budowanie tych zasobów, bo właśnie te strategie, o które pytałaś, ten piąty krok, to jest właśnie reakcja nasza. W skład tej reakcji wchodzi, że tu jest ważne, żeby mieć czas na regenerację, na no właśnie takie ładowanie baterii. Że po tym całym stresie, po tej sytuacji stresowej, również te pięć kroków to może być taki cykl, gdzie my, okej, widzimy, że coś jest dla nas stresem, rozpoznajemy stresory, redukujemy stresory, sprawdzamy w naszym ciele, czy jesteśmy spięci dalej, czy nie. I na końcu, po tej sytuacji stresowej, zawsze ładujemy baterię, regenerujemy się. To jest jakby taki cykl, tak, wiecie, tak jak dzień i noc, tak? Nocą śpimy i ktoś powie, o Boże, tyle życia spędzamy na śnie. Ale to jest jakby element cyklu, tak? To jest, wiecie, jak yin i yang, no nie ma jednego bez drugiego, no nie da się, no musisz, wiesz, nalać coś do szklanki, żeby potem wypić. I to jest to samo i to się nie da tego przeskoczyć, to musi się zadziać, jakby wiesz, ten odpoczynek, nie? No tak, ale to czasami sen jest niewystarczający, bo jeśli nie regenerujemy się na bieżąco, czyli nie odreagowujemy napięć na przykład, to wcale nie odpoczywamy, mimo że śpimy. Tak. Głowa cały czas tam pracuje. Tak, i tu właśnie, bo tu obiecałam jeszcze, że pokażę wam, o co chodzi w ogóle z tą energią i z tym napięciem, bo to jest czasami dla nas niejasne. I czasami też rozumiemy, na przykład jak dziecko wieczorem nam tak biega po domu, nie? I jakaś tam, i my widzimy, że ono się zmęczone do spania czas, a babcia mówi na przykład, o, zobacz, ile on ma energię, on jeszcze nie chce spać, nie? A to nie jest energia, to jest napięcie. I teraz tą energią i z napięciem, bo proszę cię, Emilia, żebyś mnie trochę... To są takie stany naszego pobudzenia, gdzie to są takie cztery ćwiartki. I ja tylko pokrótce tak powiem, że możemy mieć, w ciągu dnia możemy ich mieć kilka i my po prostu między nimi przeskakujemy. Jeden stan to jest takiej głębokiej relaksacji, głębokiego odpoczynku, kiedy my mamy niską energię i niskie napięcie. Czyli nic nas nie stresuje, ale też jesteśmy tacy klapnięci, no nie mamy energii, ale to jest świetny stan, w którym się regenerujemy właśnie. To jest taki stan, który najlepiej, żebyśmy osiągali właśnie przed pójściem spać, żeby ten sen nas regenerował po prostu, żeby był taki wysokiej jakości. Kolejny stan to jest taki, kiedy my już odpoczniemy i mamy wysoką energię, bo naładowaliśmy baterię, ale nie mamy jakichś super wyzwań. To jest świetny stan, kiedy my mamy po prostu właśnie wysoką energię, chęci do działania, wszystko nam samo wychodzi, wszystko nam płynie, mamy takie flow, bo mamy niskie napięcie, czyli nic nas nie stresuje, a mamy energię, żeby działać.
I to jest taki stan, w którym najczęściej wszyscy chcielibyśmy być, po prostu kiedy idzie lekko i łatwo. Kolejny stan to jest taki, kiedy my jeszcze mamy wysoką energię, ale mamy już wysokie napięcie również, bo doszły jakieś stresory. I to jest czasami taki stan, który my też musimy osiągnąć, bo na przykład czasami po prostu potrzebujemy się spiąć, tak? Potrzebujemy, nie wiem, no faktycznie wyjść gdzieś tam ze strefy komfortu, zrobić coś inaczej, albo wystąpić przed jakimiś ludźmi, ale nam na tym zależy. Czasami właśnie zmierzyć się z czymś nowym po prostu, nie wiem, zapisać dziecko do specjalisty i tak dalej. I czasami no, to się wiąże ze stresem właśnie, ale dopóki mamy wysoką energię, to ta energia nas ratuje, że tak powiem, bo jeżeli doprowadzimy do takiego stanu, że my mamy cały czas wysokie napięcie, ale już energia nam opadła, ponieważ napięcie zjada nam bardzo dużo energii. Żeby radzić sobie z napięciem, my wykorzystujemy właśnie naszą energię. I w pewnym momencie, jeżeli my tej energii nie odnowimy, to zostajemy z brakiem energii, a z wysokim napięciem, na które nie mamy zasobów, żeby sobie z nim poradzić. To jest ten najgorszy stan, ten tak naprawdę, z którego my no, wpadamy w niego i musimy pilnować, żeby to nie było takie permanentne, żeby to nie było cały czas, a trudno jest z tego stanu wyjść i trudno jest go też zidentyfikować w takim sensie, że my się do niego łatwo przyzwyczajamy, do takiego życia w napięciu, bez tej energii zupełnie i to jest taki właśnie, to jest takie koło stresu, o którym mówi też Self-Rec. I jeżeli my właśnie chodzimy spać właśnie w tej ćwiartce z wysokim napięciem, z niską energią, to to napięcie wysokie, które nie zostało zredukowane, nie pozwoli nam naładować tych baterii, nie pozwoli nam się rzeczywiście tak zregenerować, po prostu ten sen jest wtedy gorszej jakości. Dlatego fajne są wszelkie rytuały wieczorne, właśnie wieczorna medytacja, coś, żeby po tym całym dniu najpierw zbić to napięcie, poświęcić czas na to, jakby wyciszyć się, uspokoić, tak samo z dziećmi, żeby one wieczorem po prostu mogły wrócić do jakiegoś takiego właśnie tego spokoju i dopiero wtedy pójść spać, żeby ten sen był takim naturalnym przejściem, a nie na przykład to jeszcze odnośnie wypłakiwania dzieci, bo ostatnio ten temat był na Facebooku głośny, to też jak dziecko się wypłakuje, no to idzie spać w stanie napięcia, tak? Ono to nie jest, ono się nie uczy właśnie tego wyciszenia, tak, tej samoregulacji, tylko ono idzie spać zaciśnięte po prostu w tej reakcji walki lub ucieczki. I to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z nauką faktycznie wyciszania się, zasypiania, relaksowania. Tego relaksowania się tak naprawdę musimy się nauczyć, to nie jest dla nas takie oczywiste. Czyli powinniśmy się nauczyć relaksowania i odreagowywania napięć. Tak, tak, dokładnie. Bo jak jest to napięcie za wysokie, to faktycznie relaks niewiele da. Tak, bo może być tak, że ten relaks nam po prostu tą energię, ta energia nam wzrośnie, ale to napięcie zostanie. Więc to jest rzeczywiście ważne, żeby to napięcie z ciała odreagować, to takie właśnie spięcie dosłownie, bo to jest często po prostu spięcie w ciele, że emocje i ciało są bardzo mocno związane i to jest coś, czym ty się, Emilia, też zajmujesz na zajęciach, prawda? Self-Rec mówi o tym, że to dla każdego może być coś innego, żeby znaleźć coś po prostu, co nas rzeczywiście, bo znowu Self-Rec mówi, że coś, co dla jednego może być stresorem, dla innej osoby zupełnie nie będzie. Być może nawet dla innej osoby będzie właśnie strategią na odreagowanie napięcia albo na ładowanie baterii, więc jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo różni. Dlatego tutaj ciężko powiedzieć coś konkretnego, ale warto próbować przede wszystkim, tak? Sprawdzać, tak. Ja jestem też zdania, żeby robić te rzeczy, które są dla nas takie najbardziej naturalne i najłatwiejsze, bo jeżeli jesteśmy w tym stanie stresu, to my po prostu mamy mało energii i nie mamy za bardzo takiej kreatywności. I czasami widzę, że ludzie naprawdę szukają jakiegoś sposobu. Widzę, że na przykład na grupach facebookowych inni podsyłają im różne pomysły, a ten człowiek ciągle jest na nie. Albo to jest... szukają, przekładają ciągle, tak, działanie, podejmowanie działania, ponieważ nie wiem, czekają na
jakieś niesamowite możliwości, okazje, przeczytali o jodze, o technice tańca intuicyjnego i Bóg wie czego, a tak naprawdę na mnie na przykład, na mnie najlepiej działa odkurzanie. To wielokrotnie mówię. I to jest świetna metoda, jak się na przykład ma dzieci, które biegają za nami pół dnia, biorę odkurzacz i zasuwam, tak? Albo na przykład śpiewanie w samochodzie, krzyczenie przez okno, jak jedziemy przez las, nie wiem, co tam jeszcze. Wszystkie z mojej perspektywy najlepiej działa wysiłek fizyczny, tak? Ale to nie musi być bieganie, nie wiem, jakieś niesamowite wyczynowe tematy, tylko chodzi o to, żeby wprawić ciało w ruch, żeby to był intensywny ruch i żeby to po prostu z nas fizycznie wychodziło. Tak. Tak jak połknęliśmy coś, tak musi wyjść, tak? Więc faktycznie zaangażowanie ciała do tego jest bardzo skuteczne i myślę, że to już, ten filtr, ruch, czy coś takiego intensywnego skieruje waszą uwagę na to, żeby znaleźć ten jeden sposób chociaż, że, bo to czuć, że potem czuję się lepiej, tak? Nie wiem, jak potańczę, jak pokrzyczę, pobiegam, no, umyję okna, cokolwiek, tak? Tak, potem się tak. czuję lepiej. Ja mam na przykład tak, że na przykład sprzątanie to jest w ogóle nie moja działka. Ja tego nie lubię. Mój mąż jest taki, że on jak się zdenerwuje, to nam faktycznie naczynia pozmywa i tak dalej. Ale no ja tego nie mam, żałuję strasznie, ale na przykład lubię... Nosi to napięcie po prostu, jak widzisz. Tak, tak. I to jest to, nie? Że czasami jednak mimo wszystko, że to ciało jakby rzeczywiście, to by na pewno mi rozluźniło, ale jakby to, co dzieje się w głowie i to napięcie związane z tym, że ja tego nie lubię, jakby dominuje. I to jest to, że czasami właśnie dla kogoś może nie działać medytacja, chociaż jest potwierdzone badaniami i w ogóle, że tak. Ja na przykład też tego doświadczam, ale samo medytowanie dla mnie jest tak na razie w tym momencie nieprzyjemnym odczuciem, że jakby to dominuje nad tym, że nad korzyściami, nie? Ale wiem, że gdzieś tam jakby idę w tym kierunku, że okej, że chciałabym naprawdę robić to regularnie i to wprowadzić, ale może to nie jest jeszcze ten moment, ale na przykład ostatnio mam taką fazę na kwiaty i na rośliny domowe i nigdy nie przypuszczałam, że się w to tak wkręcę, dla mnie tam zawsze kwiatka podlać, to dobra, podlać i tyle, a teraz tam podchodzę do nich, rzeczywiście tam pogłaszczę po liściach i rzeczywiście ta zieleń to taka, też jest udowodnione naukowo, że rośliny nam tutaj zmniejszają ten poziom napięcia i właśnie nas relaksują, wzmacniają koncentrację. No ale nie wierzyłam w to, no nie byłam jeszcze, nie wiem, miesiąc temu osobą, która jakby mi ktoś powiedział, że kupię 5 kwiatków i będę z nimi gadać, to bym się puknęła w czoło, nie? A teraz czuję rzeczywiście, że to... Czasami są takie rzeczy, które do nas po prostu przychodzą nagle, nie? Nie musimy się rozkminiać, co ja bym tam mogła robić, ale chodzi czasem o takie otwarcie, o takie danie sobie przyzwolenia, okej, co ja lubię, co mnie cieszy, co bym mogła spróbować, nie? I żeby to było jakieś proste. Na teraz. Okej. To co, gdyby to podsumować, bo mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, ale gdyby podsumować, tak, bo jest dużo tych punktów, dużo tematów, one czasami wymagają faktycznie takiej jeszcze struktury i konkretu, czyli pierwszy krok mówi, że te filary, to nie jest tak, że to jakby trzeba robić to wszystko po kolei, ale warto o tym pamiętać, że to ma znaczenie, tak? Dla samoregulacji i powrotu do spokoju. Czyli co? Przeramowanie. Tak, przeramowanie tego czyjegoś zachowania albo naszego zachowania, tak, że to jest reakcja stresowa. Potem mamy rozpoznanie stresorów, czyli tutaj bardzo się przydaje jednak po prostu taka konkretna lista, którą można pobrać, żeby, bo czasami nie jesteśmy świadomi, że coś jest stresorem. Taka lista po prostu pomaga, rzeczywiście obrazuje też, czym są te stresory, co to mogłoby być, bo tam coś na przykład... można sobie samemu zrobić taką listę, czyli nie wiem, tak. I wypisuję, okej, to kiedy najbardziej czuję się zestresowana, wkurzona, czuję, że tracę kontrolę nad tym wszystkim i dokładnie. Całe te plany... Ta obserwacja i takie szukanie potem jakichś takich punktów wspólnych, takich wzorów,
szczególnie u dzieci na przykład, tak, że nie możemy zrozumieć zachowania dziecka, wyłapywać takie momenty, kiedy ono, tak, co tam mogło mieć wpływ na to. Tylko to już jest taka rzeczywiście praca, że to trzeba no, dobrze wziąć dziennik i po prostu te rzeczy notować. To przynosi super efekty, bo self-reg wychodzi z założenia, że my jesteśmy sami ekspertami od naszych dzieci i ekspertami od siebie dokładnie. I tylko czasami no, zapominamy pewne rzeczy. Warto jednak mieć dziennik, notować. Potem redukcja stresorów, czyli to, co możemy, to po prostu redukujemy, rezygnujemy, szczególnie jeżeli jesteśmy po prostu w takiej sytuacji naprawdę takiego silnego, permanentnego stresu, no to po prostu poucinać koszty, tak, energetyczne, to, co nas drenuje z energii, no jednak poucinać chociaż tymczasowo, tak, to nie jest strategia, to nie chodzi o to, żeby uciekać przed problemami, ale dać sobie przyzwolenie, że pewne rzeczy, okej, na przykład może nie być posprzątane w domu, czy coś tam, tak, różne rzeczy tam mogą być, albo zrezygnować z jakichś relacji z ludźmi, albo wręcz przeciwnie, może zrezygnować z relacji, które tak naprawdę, nie wiem, zajmują mi czas, a nic nie wnoszą, a w ramach strategii jakiejś reakcji poszukać albo skupić się na jakiejś jednej relacji i rzeczywiście wejść na przykład, nie wiem, zaprosić na kawę jakąś koleżankę, z którą rzeczywiście nam się dobrze gadało, ale nam się kontakt urwał, bo też my wzajemnie siebie, tak jak mówiliśmy, zarażamy spokojem i też wzajemnie ładujemy sobie baterię, tylko żeby te relacje, żebyśmy właśnie nadawali na tych samych falach, tych samych falach Wi-Fi, nie? Żebyśmy faktycznie ładowali. Identyfikacja stresorów w jakimś sensie też polega na tym, że najpierw je zauważamy, tak, a później upraszczamy to życie. Tak. Jest cała masa rzeczy, które nabraliśmy sobie na głowę. Wydaje nam się, że trzeba i też, że to jest po prostu niezbędne, a to nas, to drenowanie energii mi się bardzo podoba, to nam niczego nie wnosi. Ja tak, sobie... dokładnie. Ja teraz w tej liście stresorów tych świątecznych, jak pisałam właśnie, ile my sobie na święta bierzemy na głowę, nie? I staramy się, zaciskamy zęba, żeby te święta były takie cudowne i rodzinne, a efekt jest potem taki, rzeczywiście po prostu znowu sobie taki rachunek sumienia, czy efekt jest rzeczywiście taki, jak my chcemy, bo my często chcemy i myślimy, że to jest kwestia naszego braku starania się, czy jakiegoś kiepskiego planu, a to jest kwestia tego, że to po prostu no, nie mogło się udać, bo tam było tyle stresorów, tyle się działo, że może warto coś uprościć, nie wiem, komuś odmówić, no najwyżej się ktoś tam obrazi, ale jednak też, żeby ten czas był dla nas też takim czasem ładowania baterii i bycia z rodziną, a nie, że my jeszcze po świętach musimy odpocząć na przykład. Nie? Tak, i to jest ten stan naszego napięcia też właśnie, w jakim ja jestem stanie, czy ja wiem, co to jest rozluźnienie, czy wiem, co to... Kiedy jestem napięty, jakby tutaj ta macierz Tajera, którą self-reg wykorzystuje, też się bardzo przydaje. No czyli i samoświadomość w jakimś sensie. Tak, taka samoświadomość. Tu jest dla mnie też właśnie ta refleksja taka, nie? Co mnie tam, odnośnie też tych stresorów, co mnie tam najbardziej. No i ostatni krok to jest ta reakcja nasza. On jest często nazywany po prostu akcja regeneracja, właśnie regeneracja. Ale mi się podoba to słowo react, on się jednak w taki sposób nazywa po angielsku, że tam jest to miejsce na naszą reakcję i na zbudowanie sobie jakiejś strategii, nie? Na jakieś jednak działanie, na jakąś decyzję. Tak? Na konkret, tak, bo często się zatrzymujemy na listach, na książkach, na patrzeniu na siebie, ale trzeba coś zrobić. Tak, tak, czasami jest tak... że my sobie mówimy, no dobrze, to ja teraz już to wszystko wiem, to będę na siebie łagodniej patrzeć i to wystarczy, nie? A czasami no, to łagodne patrzenie tak, ale jeszcze, nie wiem, no żeby rzeczywiście tak wykroić ten czas, nie wiem, czasami go nawet wyszarpać gdzieś tam, postawić sprawę jasną, nie wiem, powiedzieć mężowi, wziąć nianie, no cokolwiek, podjąć rzeczywiście taką trochę męską decyzję, że ja mam prawo do odpoczynku, do ładowania baterii i postawienie jakichś granic, to jest często o granicach takich. No dobra, to za chwilę będziemy, będzie przerwa na, dzwonek na przerwę. Przeciągamy lekcję. Pytanie dla mnie osobiście, bardzo, bardzo ważne. Tak sobie myślę, że ludzie, którzy oglądają, to też są ciekawi. Czym dla ciebie, Agata, jest spokój? Tak, to jest dla mnie trudne pytanie, ale też bardzo ważne, bo ja nie jestem taką, jak myślę sobie o spokoju, to nie jestem taką stereotypowo spokojną osobą, tak? Ja dużo gestykuluję, dużo się śmieję,
Moim największym stresorem jest takie uciekanie w marzenia, w mnogość pomysłów. Więc ja jestem raczej taką osobą bardziej pobudzoną, ale dla mnie spokój to jest ta możliwość, że ja wtedy, kiedy potrzebuję, to do tego stanu równowagi mogę wrócić. Czyli ja wiem, czym jest spokój, ja znam ten stan, wiem, jaki on jest dla mnie, wiem, jak ja go po prostu czuję, jak moje ciało go czuje. I to jest dla mnie też taka podróż właśnie w poznawaniu siebie. Właśnie spokój to jest dla mnie ten stan takiego bycia tu i teraz. O tak, takiego świadomego bycia z tym, co jest. No, i tego, że ja mogę do tego wrócić. Czasem jest taki dzień, że jestem zalatana i to też nie jest złe. Czasem po prostu to jest potrzebne, bo pewne sprawy po prostu chcę załatwić, już mieć z głowy i biorę na klatę ten stres właśnie. Ale kiedy wiem, kiedy chcę, że ja wybieram, kiedy mogę wrócić do tego spokoju, a nie, że te napięcia, ten stres jakby zawładnął moim życiem i ja na nic nie mam wpływu. Fajnie. Czyli to jest w tobie. Tak, tak. No to jest zawsze, zawsze w nas, w naszym ciele i w takim kontakcie ze sobą. Nie? Tak jak właśnie Hipokrates mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli taka miłość do siebie, też taka akceptacja, łagodność, nie walczenie ze sobą, że ja muszę siłą woli coś tam na sobie wymusić, tak? Tylko taka integracja rzeczywiście tego mózgu, tych pięter. Okay. No dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że w to święto znalazłaś czas, żeby tutaj nam przybliżyć temat. Ja zamieszczę link do pobrania tej listy. Myślę, że fajnie się przyjrzeć temu faktycznie, bo temat jest gorący i czasami niepotrzebnie zupełnie stresujący. Polecam ja stronę Agaty, strona bliżej siebie. I jesteśmy w kontakcie. Nie wiem, pytań chyba nie było, jak zerkałam. Nie, Magda chyba tylko sugerowała pływanie, tak patrzę po emotikonce. Okay. Tak, tak, no, to też jest super. Bardzo dziękuję, życzę miłego popołudnia i co, do zobaczenia za tydzień. Również. Trzymajcie się. Dnia, pa, pa. Cześć.